Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 Kariera Managera własnym klubem. W poprzednim odcinku doszliśmy do środy 17 kwietnia 2030 roku i naszym rywalem jest Borussia Dortmund, oczywiście w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz już rozegrany. Tak dokładnie to ten mecz, z tego co pamiętam, symulowaliśmy i zakończył się remisem bezbramkowym 0-0. Czyli tam naprawdę ten mecz jest praktycznie jakby tylko jeden mecz w tym dwóch meczu, bo w pierwszym nic się nie wydarzyło. Tak obecnie prezentuje się nasza jedenastka, praktycznie nic się teraz nie zmienia overallowo. Ten mecz oczywiście z Borussią będziemy grali i będziemy w sumie mogli już go teraz zaczynać tak naprawdę. Gram ten mecz też u siebie. Składową to Borussia wygląda praktycznie tak samo jak w meczu pierwszym. Wszystko jest gotowe. Możemy zaczynać, tak, możemy zaczynać. Klikamy graj. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z Borussią. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. To jest ćwierćfinał, więc jeszcze ewentualnie potem półfinał i już finał. Ale nie wiadomo naprawdę, bo Borussia w składowy wydaje się naprawdę mocna. Ciekawych mają zawodników, zwłaszcza właśnie z Haalandem oczywiście na przodzie, który już tu siedzi, już jest legendą klubu tam naprawdę, bo to jest 2030, a w 2019 przyszedł chyba, czy w 20, którymś z tych dwóch. Nie pamiętam dokładnie już kiedy on to przyszedł, no ale jest na pewno legendą. Çalhanoğlu w Borussii, ciekawie. Odwiesza buty na kołek, tak właśnie coś myślałem, że może przez to pokazują. Stadion oczywiście już gotowy, kibice gotowi. No ja też jestem gotowy, możemy zaczynać to spotkanie. Borussia zaczyna, Haaland ze środka zaczyna i zaczynamy. Jestem ciekawy, jak pokaże się Borussia. Czy to będzie właśnie mecz taki typowy, jak co gram codziennie w Premier League? Czy to naprawdę będzie się czymś znacząco różnił? No tym pewnie, że właśnie teraz strzelą, teraz bramkę. Tak szybko zrobili tutaj tą dobrą akcję. No i niestety od samego początku już praktycznie przegrywamy. Dobrze teraz. Nie tak prosto tutaj Howarda ominie. Jeszcze się udało. Szar, no to był fatalny strzał, niestety strasznie słaby strzał Szara. Troszkę w tym sezonie szczerze nie gra mi się nim dobrze, nie wiem. Ale jakoś tak czuję właśnie, abym w tym sezonie, te jego strzały są dość słabe. Trudno się nim właśnie troszkę strzela. Dobrze teraz, przejęcie piłki, Haaland nie dał rady, nie poradził sobie tam. Puścić piłkę do niego tak możemy. No i chciałem, kurde, za późno widziałem, a chciałem do Brafa podawać, dlatego chciałem szybko tą piłkę zdobyć, a widziałem, że już za daleko wyszłem i mogą mi właśnie na piłkę zabrać. Dobrze, teraz rozegrana akcja. No, dobrze, teraz Lind broni. I rzut rożny, Szoboszlaj z rzutu rożnego. Dolan tą piłkę przejmie i da radę spróbować przynajmniej uciec z tą piłką. Haaland go goni, więc widać, że obrona nie jest zbytnio przygotowana na to, co tutaj się dzieje. Wrank, no i to musiało być wykończenie. Świetna akcja, Dolan to świetnie zaczął. Dał piłkę Wrankowi, który musiał to wykorzystać i mamy remis z powrotem, 1-1. Bardzo dobrze strzelamy szybką bramkę. Właśnie nie wiedziałem, czy tu próbować schodzić, a jak widziałem, że Wrank to jest, to musiałem do niego podać. Nie chciałem szczerze po ziemi, bo ta piłka troszkę poszła wyżej niż po ziemi, ale nieważne. Jak jest bramka, to nie jest ważne. Wrank ma już doświadczenie w grze z Borussią, bo wiadomo, my go wyciągliśmy z Wolfsburga, którym oczywiście też w prawdziwym życiu jest. Nie ma spalonego, ale to przyjęcie. Zgubił się przyjęciem tym Dolan. Strasznie szkoda, że nie było lepszego przyjęcia, bo no bo byłaby, myślę, że bramka kolejna. Ta akcja się zapowiada dobrze, będzie teraz dla nas out. Aj, braw. Nie chciałem, żeby on mi wychodził, tylko chciałem, żeby przyszedł tu nawet bliżej do piłki. Aj, było blisko tego przejęcia piłki.
Emerson. Pięknie Bustos i mamy piłkę. Szarma piłkę. O, Gavi niestety jednak jest za wolny. Szkoda, że tu nie był ktoś w miarę szybki i wszedł na tą piłkę. No teraz niestety tutaj Szar walczy chyba z Zagadu, to jest. To był, znaczy. Gavi wycofuje się z tym trochę. Braw ma dość dużo miejsca, ale jeszcze jest piękna bramka. Braw, no naprawdę świetnie, bardzo, bardzo dobrze, że strzela tą bramkę. Potrzebowaliśmy jeszcze w tej pierwszej połowie wyjść na prowadzenie, żeby troszkę było więcej swobody w tej grze, naprawdę. Ale piękne wykończenie. Widziałem właśnie, że mam tutaj dużo miejsca, więc musiałem spróbować praktycznie ze stojącej piłki. Świetnie, w samo okienko, pod poprzeczkę załadował tą bramkę. Pięknie, naprawdę pięknie. Potrzebowaliśmy tego wyjścia na prowadzenie, bo zaczęliśmy fatalnie ten mecz od straty, no, praktycznie pierwszej akcji. Wrzutka tutaj Gavi musi uważać, bo no nie jest najwyższy, ale oj, Hand, kurde, no, akurat dostałem tutaj tak właśnie, że nie wiem, kto tu krył dokładnie Halanda. No właśnie dostałem nie tego zawodnika, co myślałem, że będę miał. Myślałem, że właśnie dostanę tego, co był przed nim. I tak poszedłem w górę i właśnie ten zawodnik poszedł sobie tak naprawdę, ten komputer, no i zostawił wolne miejsce Halandowi. Szkoda strasznie. Teraz Dolan za to jeszcze będzie próbował oczywiście. Szkoda, że Szary jest lewonożny. Ale może teraz? No nie, no. Strasznie jakoś mi to strzelanie nim nie wychodzi ostatnio. Nie wiem czemu naprawdę. Jest 2 do 2. Bardzo szkoda, że daliśmy sobie strzelić tą bramkę. Aj, Szar już dalej nie dał rady pójść. Jeszcze tutaj piłka. Tapia powinien sobie tutaj poradzić, ale akurat Chouamani zebrał tę piłkę świetnie teraz z broni. Jest rożny. Ale świetnie nam wszedł Haaland. Nie miałem nic naprawdę do zrobienia z tym. Nie miałem, nie pilnowałem, znaczy nie miałem po prostu wpływu na to, bo ja nie miałem tego zawodnika, który w kontroli, który krył Haalanda. Tutaj Szoboszlaj z łatwością tą piłkę niestety bierze. No jeszcze, no ale nie ma oczywiście tej piłki. Nie lubię naprawdę takich, że takie często mega stykowe akcje zawsze idą na korzyść praktycznie komputera. Nie lubię tego mega. Dolan, dawaj teraz z tyłem pędzimy. No i Salazar. Jeszcze Szar, ale nie wiem, co ten Szar teraz zrobił. Ja chciałem, żeby on tą piłkę od razu kopnął, jak jeszcze ona była na ziemi, a on jakby to przeczekał, aż to naprawdę spadnie, aż będzie po prostu w górze. No, strasznie szkoda, bo niestety, bo tam to byłoby na pewno łatwiejszą okazją, żeby strzelić. Szar, no on jest bardzo szybki, to wiem, ale niestety brakuje mi tego wykończenia. Salazar. Strasznie szybko musiałem to praktycznie robić, bo wiedziałem, że oni mi tu mogą zabrać tą piłkę. Tapia, jeszcze powalcz. Jeszcze Bustos może do tyłu przynajmniej. Podamy. Wrang może spróbuje. Jeszcze Braw. Salazar z główki jeszcze dobi. No nie wierzę, naprawdę. Pół sekundy później, aby ten bramkarz wstał, to ja bym dał radę to strzelić, ale że on oczywiście musiał wcześniej wstać, no to nie ma niestety bramki.
Salazar, no musiał to strzelić. Jest po bliższym słupku bramka 3 do 3. Świetny mecz, naprawdę, ale nie podoba mi się, że dalej nie mamy awansu i że na razie jesteśmy po równo po pierwsze, a po drugie, że no coraz bardziej się zapowiada na tą dogrywkę. Drugi raz, bo rzeczywiście z Interem mieliśmy w 1/8 dogrywkę. Świetny strzał, ale jak to jest, że oni to muszą zawsze strzelić? No, jak ja tego nie lubię, naprawdę. Zawsze oni każdą taką. Taki long shot wpada im. No i to jest naprawdę mega wkurzające. Dolan, wyjdź mi tu. A czemu on nie po. Aha, bo to są teraz te troszkę zmienione, jakby inaczej gramy. Chciałem spróbować, żeby mieć ten rożnem. Teraz dużo ludzi jest i może jakoś to wpadnie. Właśnie tu jest sporo wszystkich zawodników. A i Szar, oczywiście to Szar musi tam mieć tą piłkę. Kurde, tapia teraz też takie przyjęcie. Braw, ależ to pięknie zrobili, naprawdę świetnie tą Braw dostał piłkę, praktycznie był wolny po tą piłkę i nikt go jakby, nie wiem, zgubił krycie, czy jak on to zrobił. No dobra, wracamy do zrównoważonego. A i to podanie, czemu właśnie nie było troszkę mocniejsze, bo od razu dostał to Salazar tą piłkę. Do Bustosa? Nie, poszło do Tapi, ale chciałem do Bustosa, dobra. Gavi. Pięknie teraz Salazar. Szar, no i pięknie Szar, w końcu, no. Ta naprawdę, dobra, możesz, jeśli miałoby tak to wyglądać, to naprawdę nie mam nic przeciwko, jeśli ta bramka nam zapewni awans do półfinału, bo jeszcze nie wiadomo, to naprawdę nie jestem już w ogóle zły na to, że nie mogłem strzelić Szarem. Nie wiedziałem właśnie, czy z Salazarem próbować, czy podejść do tego Szara. Właśnie bałem się, że tym Szarem nie trafię coś, ale pomyślałem, że lepiej sobie to wystawię właśnie, bo tam może by ta piłka była zablokowana. No i myślę, że naprawdę zrobiłem dobrze. No i jest pierwsze prowadzenie tak naprawdę w tym meczu. Dobrze, Lind. W ogóle się nie musimy śpieszyć, tak naprawdę. I koniec, 5 do 4 i wygrywamy. Naprawdę to było mega emocjonujące spotkanie. 9 bramek w jednym meczu w Lidze Mistrzów. Naprawdę mega mecz. Na szczęście wychodzimy oczywiście zwycięsko z tego spotkania, bo inaczej myślę, żebym zareagował na ten mecz, gdybyśmy go nie wygrali, ale naprawdę. Ciężki mecz, bardzo ciężki mecz i wygrywamy go. To jest najważniejsze oczywiście. Nie wiadomo z kim się zmierzymy w półfinale, ale za niedługo się pewnie dowiemy. Teraz idziemy oczywiście o Premier League i zobaczymy jak tam sytuacja, bo już troszkę zapomniałem. Wiem, że nie wygramy. Właśnie Liverpool uciekł, tylko będziemy walczyli z Leicester, Wolves i Manchesterami obydwoma o wicemistrzostwo Anglii. Jak na razie tak się to zapowiada, że z tymi drużynami będziemy walczyć. Kolejny mecz jest z Evertonem. Nie wiem, który jest Everton, ale nie wiadomo, czy oni są w top 10, czy nie. Oni są 9, ale potem mam mecz z Leicester, który dużo bardziej wolałbym zagrać. Więc ten mecz myślę, że pójdzie na szybką symulację. Patrzę na składy. U nas overallowo nic się nie zmienia chyba. Dobra, więc w sumie może. A nie, w sumie to jest mecz na. Miałem na symulacji. Prawie już kliknąłem gra i prawie poszedłem do tego spotkania. Jest 2 do 0. Pięknie. Hylzel i Szar. No i damy radę wygrać. Nie rozumiem naprawdę czemu my często z tymi drużynami z czołówki zawsze sobie praktycznie lepiej radzimy niż z tymi słabszymi drużynami. No i przynajmniej właśnie mecz z Leicester. Obecnie piąte miejsce mamy. Oferta transferu za Realu, no oczywiście możemy się tam zgodzić, ale i tak pewnie nie przejdzie. Jeśli to wygramy, no to mamy. Jeśli też Manchester United wygra. Nie, dobra, jeśli wygramy, mamy tyle samo punktów co Manchester United, ale Manchester ma więcej. O jedną znaczy kolejkę do tyłu są. Tak czy jakby się mega przydało wygrać, bo wtedy na pewno wskakujemy na trzecie miejsce. Lind 89 overall, w końcu jaka jest zmiana, super. King Power Stadium.
wszystko mi się tego tak. Calvert-Lewin tu przeszedł oczywiście z Arsenalu. Gość, który praktycznie właśnie cały czas jest tutaj w Premier League. No dobra, klikamy graj, no i będziemy. Za niedługo zaczyna ten mecz, naprawdę będzie ciekawy, strasznie. Ten mecz będzie mega ciekawy. Mega ciekawy, głównie oczywiście w sensie, że no jest bardzo ważny dla tego, jak będzie tabela wyglądała. I przenosimy się na King Power Stadium. I możemy zaczynać ten mecz. Leicester będzie zaczynało, zobaczymy, jak to pójdzie. Naprawdę mam nadzieję, że z Leicester potrafi być różnie. Potrafimy wygrać dobrze, a jedyny mecz, nie pamiętam kiedy ostatnio z nimi graliśmy, ale chyba tak mi się wydaje coś, że mam w pamięci, że chyba 6 do 2 porażka ostatnio razem z Leicester. Więc no nie ukrywam, że chyrzę za daleko wszedłem tutaj. Próbowałem jak najbardziej blisko linii być. Nie ukrywam, że naprawdę byłoby super, jeśli by to udałoby się zrewanżować Leicester, ale ja naprawdę po prostu mi wystarczy zwycięstwo. Nie było tutaj Hylzada, to pewnie tutaj taka luka. Faul niestety bramka ewidentny. Tutaj muszę uważać, bo ich też te wrzutki są i te ba też bardzo dobre, praktycznie właśnie precyzyjnie mega dobrze. Tutaj było za dużo zawodników właśnie, żeby ta piłka tak przeszła. A i myślałem, że lepiej mi tu szar wyjdzie bliżej do rozegrania. Będzie wycofał do tyłu pewnie. Oj, prawie poszła tutaj kosa. Jeszcze mamy piłkę, no w końcu mamy tą my piłkę. Pięknie szar. I szar tutaj ma wolną drogę. I szar to musiał wykończyć. No i o to chodzi. Może to jakieś było przełamanie dla szara w tym meczu z Borussią. I może teraz wróci do takiej formy, że naprawdę mi się będzie nim świetnie grało. Bo możliwe, że z tego co widziałem, chyba jest najlepszym asystentem w Premier League. Może symulacyjnie. Te jego właśnie statystyki wyglądają spokojnie, bardzo dobrze gra, ale jakoś mi właśnie grając z nim słabo się ostatnio grał. Nie wiem czemu, to jest jego 9. bramka, więc chyba będzie miał przynajmniej 10 asyst i przynajmniej 10 bramek w tym sezonie, bo mi się wydaje, że 10 asyst ma, a jedną bramkę myślę, że też jeszcze da radę dołożyć. Bragança do tyłu. Uda się tak, udało się do Brafa jeszcze ładnie. I Braf tutaj widzę, że jest wolny. Później zauważyłem, ale dobrze, że to zauważyłem, bo Braf może teraz spróbować. Aj, Wesley Fofana niestety zatrzymuje nas. Strzał, miałem mówić właśnie, że nie może zaskoczyć Linda. Aj, w ostatniej chwili mi zabrali, ale jeszcze. Aj, szkoda, to było takie super, jakbyśmy dostali tą piłkę, bo już widziałem do szara, żeby właśnie podawać. Oj. Musiał to wykorzystać. No kurde, tam było tak blisko tego Daki, żebym mógł go dopaść jednym z obrońców, ale było naprawdę bardzo blisko i niestety tym razem nie mamy na tyle szczęścia i mają bramkę Leicester. Gabi tutaj prawie się świetnie przedarł, ale teraz właśnie będzie trzeba uważać na kontrę. Tylko bezkarnego, ładnie. Jeszcze się udało Brafa, udało się do Brafa podać. Szar teraz. Przydałoby się, żeby jakoś. No właśnie, nie wiedziałem, nikt mi się tak jakoś super nie pokazał, więc właśnie. A chciałem przynajmniej spróbować to podać.
Dobrze, Tapia. Właśnie miał mówić, żeby wyszedł tylko Szar. Sabitzer. Aj. Pięknie, Lind. Wyszedłem nim i się opłaciło. I teraz Braw, tutaj widzę, że właśnie nie ma nikogo przed sobą, więc może tylko ścinać, ale... Dobra, jeszcze powalcz, Braw. Strzał, pięknie, Braw. Pięknie. Ostatnia to była akcja tej pierwszej połowy. I wracamy na prowadzenie po świetnej akcji Brawa. Dawno też nie było tej akcji takiej właśnie, można powiedzieć, typowej. Choć w sumie dawnej, bo nie wiem, czy nawet w poprzednim meczu może tak strzeliłem. Jest taka szansa, że w poprzednim meczu tak strzeliłem, ale już naprawdę zapominam. 16 bramka, świetnie, Braw. Nie wiem już, który on w sumie, czy on jest królem strzelców, czy na naszym oczywiście, w naszym zespole, czy Dolan, czy Salazar, bo obydwoje, tam mi się wydaje, no, w tych wszystkich trzech zawodników po prostu, tak mi się wydaje, że oni mega dużo strzelają w tym Premier League, więc nie wiem nawet właśnie już, który z nich jest obecnie naszym najlepszym strzelcem, ale chyba nieważne to jest. Dolan ładnie tutaj od samego początku ma dużo energii, więc może ją wykorzystać i właśnie to robi. Aj, słupek, strasznie ostry kąt był, ja szczerze tutaj liczyłem tylko na rożny, ale dał radę tam właśnie, było mega blisko i to strzelił. Świetnie, naprawdę świetnie. Pięknie Hirzel teraz tu strasznie łatwo zabrał tą piłkę, nawet się nie spodziewałem tego. I Szar, no i świetnie Szar, druga bramka, może o to chodziło właśnie, że ma teraz takie przebudzenie, można by tak powiedzieć. I Szar teraz świetnie z powrotem gra, wraca do takiego Szara, którego ja dobrze znam, którym mi się naprawdę świetnie zawsze grało. Świetnie, naprawdę tutaj miał dużo bardzo wolnego miejsca, więc musiałem to wykorzystać. I mamy 3 do 1 w 52 minucie. Howard da radę? Tak, dał radę, ładnie. I teraz może Dolan? Czemu nie? Nie ma tutaj nikogo, więc Dolan może znowu odpalić, można tak powiedzieć, to turbo swoje, które ma zawsze. I Dolan, no i to jest bramka, jest 4-1, no i pięknie. My też potrafimy miażdżyć rywali i teraz tak właśnie to pokazujemy. Tak, kiedyś pamiętam właśnie, może nawet to było nasze ostatnie spotkanie z Leicester, 6-2 pamiętam kiedyś taką porażkę. Tak, teraz my już im teraz ładujemy 4 bramki. Jeszcze mamy pół godziny około gry, żeby spróbować więcej im strzelić. I jak będą oczywiście okazje, no to będziemy próbować. Troszkę takie chaotyczne, to mi się wydaje, że teraz takie właśnie piłki posyłają. Nie wiem, właśnie może to jest skutkuje tym, że właśnie to już tak wysoko przegrywają. No już teraz to za późno. Wcześniej chciałem, znaczy wcześniej, po prostu czekałem, aż mi Szar się świetnie pokaże. To był od początku mój plan, żeby dać tą piłkę Szarowi, ale nie pokazał mi się wystarczająco dobrze. Mbuku, który jest ich napastnikiem obecnie, no i teraz nie najlepiej. My łapiemy piłkę. Dobre też podanie w tempo do Szara. Chciałem już właśnie troszkę zawrócić, a już było za późno. Świetnie teraz do Dolana. Tutaj było właśnie dużo wolnego miejsca. Szar. Aj, nie będzie hat-tricka. Szkoda. Mam naprawdę liczyłem, że może tu się uda hat-tricka zdobyć. Zmienię już na ostatnie minuty. Nie ma co się męczyć. To tu jest bardziej zmęczony. Tam się wydaje, że Braw. Więc Rokombe tutaj. Borbs na atak. I jeszcze Aguayer za. Nie za Szara. Szar zostaje. Aguayer za Wranka. Nie chcę właśnie już naszych zawodników przemęczać, a właśnie mecz jest naprawdę wygrany już, więc nie mamy co, nie musimy mieć tych podstawowych zawodników w ataku właśnie, głównie w ataku, bo oczywiście jeszcze w pomocy. Rokombe spróbuj, może jeszcze będzie rożny teraz dla nas.
Chciałem jakoś właśnie tak strzelić jakąś tam bardzo ładną bramkę, tak próbowałem. Bustos ładnie tam, ale niestety nie trafił w bramkę. Nie, po prostu to nie on ostatni dotykał piłkę. Może teraz Tapia, teraz za mocny strzał Tapi niestety. I to już na pewno nie będzie rożne. Od bramki teraz Iturbeba, to jest bramkarz? Tak, to jest bramkarz Leicester. Bragancza. Calvert-Lewin, teraz Lind na raty, można tak powiedzieć, ale łapie tą piłkę. Rokombe, może on spróbuje. On jest też szybki oczywiście, po to go właśnie kupowałem, żeby był właśnie taki, można by tutaj powiedzieć, zryw, by... Aj, Borks, nie wiem, to Borks był? Czy to był Szar? Chyba Borks, ale przeciął to trochę tą piłkę. Kolejna piłka właśnie, którą zgarniamy. Ale Lester teraz odzyskuje. Milinkowicz-Savic, strzał bardzo ładny, ale świetna interwencja Linda. Za szybko tutaj pośpieszyłem się. Ale i tak oni teraz kolejny błąd. Prosty kolejny błąd w ich wykonaniu. Aguirre teraz. Aj, niestety właśnie chciałem podać do Borsa, ale właśnie i tak widziałem teraz w ostatniej chwili, że on był tam spalony. To tak czy tak to by źle wyszło. Dobrze, koniec meczu? Koniec meczu chyba, tak. 4 do 1, dość łatwe zwycięstwo. Naprawdę dobrze graliśmy, choć początek był zły. Wydawało się, że to naprawdę może być słaby mecz. Ale mam ostatecznie 4 do 1 zwycięstwo. I oczywiście kolejne bardzo, bardzo cenne punkty. Bardzo cenne 3 punkty. I jak na razie jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Manchester United 5 punktów przed nami. Obecnie i tak tylko 3 punkty mniej Manchester City, który ostatnio ma miejsce, który daje Ligę Mistrzów, bo oczywiście o wicemistrzostwo Anglii, a odpadnięcie z możliwości grania w Lidze Mistrzów to naprawdę jest bardzo mała granica. 6 punktów tylko jak na razie. Manchester City zremisował? Tam się też zremisował. My gramy z 18 Watfordem. Mam nadzieję, że to naprawdę będzie dobry mecz i że nie będzie jakiegoś głupiej straty punktów z taką drużyną. Jest zwycięstwo. Brawi do nas skrzydłowi nasi po jednej bramce. W sumie bym to sprawdził też, jak właśnie kto jest naszym najlepszym strzelcem. Teraz mecz Ligi Mistrzów z Juventusem. Ciekawie, ciekawie. Quiroga, nieważne. Mieliśmy hiszpańską drużynę. Nie, już mieliśmy jedną włoską. Mieliśmy już. Pomyliłem się właśnie. Mieliśmy już jedną włoską drużynę. Inter, z którą musieliśmy dojść, tą drużynę oczywiście do karnych. Jak na razie wszystkie mecze rewanżowe są świetnymi meczami. W pierwszym rzuty karne, w drugim 5 aż 9 znaczy bramek, 5 bramek naszych. Teraz będzie mecz pierwszy z tego 2 meczów, nie będę go grał. Nawet dzisiaj już właśnie, bo nie ma zbytnio czasu nawet oglądać ten mecz. Tylko jeszcze właśnie bym zobaczył najlepszych strzelców w Premier League. Premier League mamy w końcu Dolan i Braw po tyle samo bramek, Salah 3 bramki mniej od nich. Dobra, więc wszystko już wiemy. No jeszcze realnie Dolan i Braw walczą o tego króla strzelców, bo obecnie Bruno prowadzi z 20 bramkami, czyli tylko 3 bramki więcej. W Lidze Mistrzów Salah, tak właśnie myślałem, jest obecnie królem strzelców naszym. 7 bramek, jedna mniej od Fatiego, Renauda i Sanketa, którzy są liderami obecnie. Dobra, tak jak mówiłem, właśnie ten mecz będzie w następnym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!